Laureatem w kategorii koordynator najbliższy wolontariuszom zostaje pan Leszek Losza, a w kategorii wolontariusz roku Sandra Stach. Kryteria były nie do końca dla każdego takie same, bo nie mieliśmy jasno określonych, że to są kryteria, według których wybieramy laureatów. Każdemu z członków kapituły coś tam innego grało w duszy i w sercu. Natomiast no, jednogłośnie stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o panią Sandrę Stach, to poświęcenie dla uczniów zespołu szkół ogólnokształcących specjalnych jest takie wyjątkowe, to poświęcanie czasu, ta empatia, ta dobroć, tak było napisane w zgłoszeniu, zasługują na to, aby została laureatką tej kategorii. Jeśli chodzi o kategorię koordynator najbliższy wolontariuszom, to też cała gama licznych zasług, trudno mi tutaj w tej chwili wymieniać wszystkie. Skrupulatność, dbałość o wolontariuszy, organizowanie dla nich spotkań, organizowanie dla nich szkoleń, zainteresowanie grupą wolontariuszy, tak żeby te zadania były realizowane z jakimś określonym celem, w jakimś określonym czasie. To są wszystko cechy i zadania dla koordynatora. I takimi się właśnie odznaczał pan Leszek Losza, który został laureatem w tej kategorii. To nie było proste, dlatego że w opinii kapituły każdy ze zgłoszonych wolontariuszy zasługuje na to miano najważniejszego, takiego, który poświęcił z siebie dużo, ale trzeba było wybrać takie są reguły konkursu. No i udało się po długich debatach wybrać tą dwójkę laureatów. Oni są tutaj dzisiaj najważniejsi. Oni dają ten przykład, że wolontariat ma sens i jest potrzebny. Także witamy wszystkich wolontariuszy serdecznie. To dla Was ten dzisiejszy wieczór. Warto pokazywać na zewnątrz to, co się dzieje w Gliwicach, żeby angażować pozostałe osoby, żeby ludzie nie siedzieli w domu, żeby też chcieli się zaangażować, no i żeby też chcieli zrobić coś od siebie dla innych. Mówimy o nich głośno, dlatego żeby usłyszeli o nich inni mieszkańcy Gliwic, po to, żeby zachęcić do wolontariatu, po to, żeby zachęcić do takiego sposobu na życie. Po to też, żeby poczuli się w ten jeden dzień wyjątkowi, że to jest ich święto. 5 grudnia, Dzień Wolontariusza, a nasza gala troszkę później. Dobra, możemy. Dobrze, najpierw byśmy prosili o przedstawienie nas funkcją. Joanna Bajor, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu.